dzisiejszy dzień jest taką inauguracją tych naszych ostatnich 2 lat. Czyli przede wszystkim ten szczęśliwy dzień, to nasze zdobycie tego Everestu. Co mi daje? Na pewno nowe spojrzenie, nowe perspektywy, nowych ludzi, nowe znajomości, całkiem inne podejście do nauki. Nie po to zabrałam dzieci, żeby tylko posiedziały, tylko żeby zobaczyły, że w tym wieku też można i w taki sposób też można się uczyć. Te studia będę zawsze bardzo dobrze wspominał, ponieważ one pozwalały poznać ludzi, którzy mają bardzo ciekawe doświadczenia zawodowe, jak również będę wspominał te studia jako czas ciężkiej pracy. Warto było zdecydowanie, dlatego że z jednej strony studia, a z drugiej strony super doświadczenie ze znajomymi już teraz. Ludźmi, menadżerami, którzy wnoszą nie tylko swoje doświadczenia biznesowe, od których możemy się uczyć, ale również swoje charaktery. Bardzo fajnie wspominam wyjazd do Stanów, taki wspólny wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Bardzo udany był ten wyjazd i pozwolił nam też popatrzeć, jak funkcjonuje tamta uczelnia. 2 lata ciężkiej pracy przede wszystkim, ale z drugiej strony świetni ludzie, świetnie doświadczenie, inne podejście, amerykańskie podejście, które z jednej strony czasami jest wyśmiewane, ale z drugiej strony, które daje fantastycznego kopa, żeby patrzeć pozytywnie na przyszłość. Zobaczyć można w internecie, zobaczyć można w telewizji, ale jak już się decydujemy na coś, to bądźmy konsekwentni. Czasami trzeba się wycofać. Czasami tak, są takie przypadki, kiedy trzeba się wycofać. Ale jak widzimy, że jest szansa, to należy atakować. To our Masters of Business Administration graduates, it is our hope that you use your privilege as an opportunity. Congratulations and good luck. Bądźcie liderami w domu i kupcie tyle świeczek na tort, ile wasze dziecko ma lat. Bądźcie liderami w firmie i czasami powiedzcie nie, jeżeli chodzi o kwestie etyczne. A jeżeli miałbym coś doradzić w jednym słowie, to doświadczajcie. Drodzy absolwenci, ten rok był dla mnie bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że mogłam spędzić go właśnie z 5. edycją programu Franklin University Master of Business Administration i z 9. edycją programu Master of Business Administration. Bardzo Wam serdecznie jeszcze raz gratuluję. Gratuluję świetnych wyników i zapraszam do naszego biura, zapraszam do kontaktu z nami. Dziękuję.